a propos o programy, że tak zacytuję panią, no, czy to jest fortunne, że program Platformy Obywatelskiej, partii, która, jak pani wie, że ja wiem, że pani wie, że ja wiem, rządzi prawie 8 lat, dopiero powstaje i to będzie gotowy we wrześniu, czyli na kilka dosłownie dni przed wyborami, to zupełnie tak, jakby się tworzył taki nowy ruch polityczny, o którym jeszcze nic nie wiemy i on po prostu szuka inspiracji. Ale wy już macie tych inspiracji i doświadczeń całą walizkę. Mamy, oczywiście mamy swoje doświadczenia. Wiemy, co zrobiliśmy przez ostatnie 8 lat. Wiemy, co nam się nie udało zrobić, czy też czego nam się nie udało zrobić. Natomiast mamy też dzisiaj kierunki naszego programu i te kierunki wstępnie zapowiedziała pani premier Ewa Kopacz na ostatniej konwencji w sobotę. Natomiast ważne jest to, żebyśmy nasze pomysły i naszą ofertę programową przez ten najbliższy czas skonsultowali z różnymi środowiskami. Dlatego też powołaliśmy kilka takich zespołów, na czele których stoją osoby, które znają się na danych, dokładnie, na czele których stoją osoby, które znają się na tych obszarach, tak aby w odpowiednim momencie, czyli w tym, że tak powiedziałabym, najgorętszym okresie kampanii wyborczej we wrześniu, ten program przedstawić. My wiemy, co chcemy zrobić, ale dzisiaj myślę, że największą sztuką jest wiedzieć, czy to, co my chcemy zrobić, też chcą Polacy, żebyśmy zrobili. Stąd też właśnie jest ten czas dany nam na konsultację, na te rozmowy i przygotowanie takiego programu, żeby był doskonałą odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby. Macie puste szuflady? Po co wam te think tanki i mądrzy ludzie, jeśli oni teraz stają i deklarują, że wezmą się do roboty? Nie, mamy pełne szuflady i do końca tej kadencji wiemy, co chcemy jeszcze w polskim parlamencie zrobić. Na dzisiejszym, od dzisiaj rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu wiemy, że będziemy przegłosowywali już bezpłatną pomoc prawną, czy też ustawę o leczeniu niepłodności, a więc to są bardzo, bardzo konkretne projekty ustaw i do końca tej kadencji zapewniam, że będą to konkretne rozwiązania, które przyjmiemy w polskim parlamencie, ale również pokażemy, że nasz program to program realny w oparciu o budżet. Pokażemy, skąd my na to bierzemy pieniądze. Zawsze tak było, bo nie sztuką jest obiecywać. To bardzo łatwo jest mówić, damy tej grupie, tamtej grupie, pytanie skąd. Natomiast my zawsze to, co mówiliśmy, miało odzwierciedlenie w budżecie.